Cześć. Hej. Posłuchaj, myślałem, czy... Zastanawiam się... Kurczę, to takie trudne. Co? Dziś będzie trochę nietypowo. Nie o tym, co robić, ale czego lepiej nie robić, albo robić ostrożnie, czyli o sextingu. Czy ty chciałbyś coś więcej? No wiesz, zastanawiałem się. Rozważałem różne opcje. A, ja czegoś takiego nie szukam. Ale dlaczego? Po prostu nie szukam związku. No ale przecież myślałem, że coś między nami jest. No lubię cię, ale jako kumpla tylko i wyłącznie. Ale te wiersze, które mi wysyłałaś, to coś znaczy. To było takie intymne. Wiersze? Ja po prostu lubię czasami coś napisać. Sexting to termin, który powstał z połączenia angielskich słów seks i texting. Polega na wysyłaniu intymnych zdjęć lub filmów z telefonu. Najczęściej przez aplikacje typu Messenger, Snapchat czy na przykład Instagram. Bartek, chodź! Gramy w gałę. Takie przesłane materiały mogą być fajną zabawą, flirtem albo wstępem do poważniejszej relacji. Mogą dodawać pikanterii w związku. Ale mogą też stać się narzędziem przemocy, a zwłaszcza cyberprzemocy. Treści wysyłane przez sieć są poza twoją kontrolą. Nawet jeśli wysyła się do konkretnej osoby, jest ryzyko, że dotrą też do innych albo zostaną przez nich przejęte. Długą przeszłam już tą drogę. Krok za krokiem. Jak? Wiecie jak? Jak to nogę. Cześć, widziałeś Bartka? Poza tym relacje zmieniają się dość dynamicznie. Ktoś, kto jest ci bardzo bliski, dzisiaj, nie musi być za kilka miesięcy czy nawet tygodni. Kiedy znajomość się skończy, możesz żałować, że decyzję o podzieleniu się intymnymi materiałami podjęłaś zbyt szybko. Nie, ale widziałem to. Zastanawiałeś się kiedyś, co mogłoby się stać z tylko jednym zdjęciem, które trafiłoby w niepowołane ręce? Do kogo mogłoby trafić i ile razy zostać ściągnięte lub powielone? Czołem ekipo! Właśnie wybiła 12. Poranek za nami, a że kto zaczął, zrobił połowę. Kolejny dzień w budzie, prawie z górki. Okazało się, że jest wśród nas poetka. Jeśli tego słuchasz, to specjalnie dla ciebie. Choć ma serce jeszcze młode, czuję... Która godzina, kochanie? Już sprawdzam. Sorry. Nawet szyfrowanie danych, przechowywanie zdjęć w aplikacjach chronionych hasłem i regularne aktualizowanie oprogramowania na komputerze czy w telefonie nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa. Bo ktoś może nagrać ekran urządzenia, na którym wyświetliły się twoje zdjęcia, na przykład drugim telefonem, lub po prostu zrobić screena. Minęło południe, mamy dla was najświeższe wiadomości. Włączy pani coś lepszego. Gdzie znalazłem? Lata to jako memci, wirale. Ludzie to mają pomysły. Choć ma serce jeszcze młode... Niech się pan tutaj zatrzyma. Ale przecież... Zmieniłam zdanie, niech się pan tutaj zatrzyma teraz. Krok za krokiem, jak stonogę, nieraz już zraniona byłam, choć płakałam. Jeśli twoje nagie zdjęcia lub filmy trafią do osób niepowołanych, mogą stać się narzędziem szantażu lub cyberprzemocy. Na szczęście, nie jesteś bezbronny. Jeśli wysłałeś swoje zdjęcia lub filmy, ale nie czujesz się z tym dobrze, skasuj je. Być może nie zostały zapisane. I poproś o to adresata wiadomości. A jeśli ktoś użyje ich bez twojej zgody, zwyczajnie łamie prawo. Poszukaj profesjonalnej pomocy rodzica, nauczyciela, psychologa. Zgłoś to na policję. Ty też wysyłasz sextingowe treści przez internet? Masz do tego pełne prawo, ale pamiętaj, muszą to być osoby, którym w pełni ufasz i wiesz, że nie wykorzystają tego przeciwko tobie.
Dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!